Cenię butenkę także za konsekwencje, z jaką on obstawał przy tej swojej estetyce, przy swoich pomysłach, które były nowatorskie, które były kosztowne do pewnego stopnia i, i które ściągały na niego gniew i niezadowolenie redaktorów technicznych wydawnictw, czy, czy marketingowców, którzy byli za wynik finansowy odpowiedzialni. Książki i butelki sprzedawały się znakomicie, ale on lubił. Takie eksperymenty jak na przykład kwadratowy format, który daje dużo ścinków, a to oznacza wydatek. tak. On lubił, żeby na stronie była przestrzeń, żeby był oddech, żeby były duże białe marginesy. I stosował różne zabiegi graficzne, które były, no rzeczywiście, były taką ekstrawagancją. Tak? I to nie było łatwe przepchnąć te pomysły, a jednak udawało mu się. Tak? Na przykład, druk w dwóch kolorach. Jeśli pamiętacie, Cyril, gdzie jesteś, to tam jest y, druk czarny, standardowy, ale także y, w kolorze zielonym. I to oczywiście kosztuje. Y, I Butenko w tych, w tych latach Perelowski Siermięgi potrafił te, upierać się przy, przy, przy tych pomysłach i miał taką siłę przebicia i siłę perswazji, że mu się to udawało. I to mu się absolutnie liczy na plus.